Tego roku w niebo wstąpienie Pańskie. Wymiary świata, w jakich toczy się nasze życie na ziemi w ciągu tych kilkudziesięciu lat, to tylko cień w stosunku do rzeczywistości objawionych nam przez Boga w świętym Jego Słowie, a także w Jego Duchu Świętym, jak przypomina autor Dziejów Apostolskich, Łukasz. Pan Jezus dał w Duchu Świętym instrukcje apostołom, których sobie wybrał, zanim został wzięty spośród nich do nieba. Oni widzieli Go, widzieli, jak wzniósł się ku górze i zniknął w chmurze na ich oczach. Tej tajemnicy w niebo wstąpienia nie można sobie wyobrazić jako jakiś tylko geograficzny i fizyczny ruch. Bylibyśmy pozbawieni właściwych owoców tego rodzaju medytacji. Musimy połączyć się ze zmartwychwstaniem, jako tajemnicą niezaobserwowaną przez żadną ludzką osobę. W niebo wstąpienie jest bowiem tylko zakończeniem i dopełnieniem tej tajemnicy zmartwychwstania. Jest to centrum tajemnicy Królestwa Bożego, o którym Jezus zmartwychwstały mówił przez 40 dni, będąc żywym po Jego męce wobec tych, których Bóg wybrał na świadków uwielbienia Mesjasza, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako że Ojciec wprowadził Go osobiście do Jego własnej chwały. Dał Mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Tym darem pełnej władzy w niebie i na ziemi, wyrażonym według Pisma Świętego słowami, aby zasiadł po prawicy Jego majestatu w niebie, jest zupełnie nową i niesamowitą rzeczywistością. Niewiarygodne, ale prawdziwe, zgodnie z nieskończoną mocą i mądrością jest to, co Bóg czyni dla nas, wierzących. Jako Syn Boży Jezus dzielił od zawsze wszystko z Ojcem swoim,
z którymi jest On jednym jedynym Bogiem, wraz z Duchem Świętym. Ale co się dzieje teraz jest to, całkowicie coś nowego i niesłychanego. Bo Syn Boży w międzyczasie stał się Synem Człowieczym, biorąc ciało z Maryi Dziewicy. On to zrobił dla nas, grzeszników, i dla naszego zbawienia. A teraz po wykonaniu dzieła, które Ojciec mu dał wskrzeszony przez moc Ducha Świętego idzie zasiąść na tronie z Ojcem jako ten Syn Człowieczy, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Ze Starego Testamentu żaden prorok ani jakikolwiek anioł lub duch stworzony przez Boga nie mógł być o tym poinformowana, była to prawda utrzymywana w tajemnicy przez Boga Ojca, zdaje się, że nawet przed Synem, gdyż jak Pan Jezus powiedział, że o Jego ostatecznym powrocie na ziemię, nikt nie wie oprócz Ojca, co wciąż jest w tajemnicy, choć jest pewne, że przyjdzie On w taki sam sposób jak apostołowie widzieli Go wstępującego do nieba. Co jest wiadome i pewne to fakt, że zarówno ten świat, jak i świat przyszły, nowe niebo i nowa ziemia, ma już swojego szefa i Pana. Królem wieków i wszystkiego, co stworzone jest Jezus Chrystus. Zapytany przez apostołów zgromadzonych wokół Niego z prośbą, Panie, czy teraz ustanowisz Królestwo Izraela? Rozważy mi Grek myśl na temat Jego odpowiedzi, jaką On im daje. On mówi, to po prostu odnosi się do władzy Ojca, który wybrał terminy i daty, czasy i chwile w swojej suwerennej wolności. Więc rozumiemy, że to musi się zdarzyć wcześniej lub później. Odpowiedź jest oczywista i logiczna, że tak się stanie, jak zostało zapowiedziane. Tylko czasy i daty nie są znane przez nikogo, jakiekolwiek stworzenie w niebie lub na ziemi nie zna terminów. Tajemnica paruzji, czyli że Mesjasz powróci jako król wszystkiego, jest zapowiedziana i potwierdzona przez Pismo Święte, przez Słowo Boże. A jeśli stanie się to wkrótce? Tragedią jest to, że coraz mniej ludzi na ziemi czeka z niecierpliwością na wypełnienie się tych zapowiedzi. Królestwo Boże, obiecane przez Boga naszego, który nigdy nie kłamie, przyjdzie, bo kazano nam prosić, przyjdź królestwo Twoje. Kwestia dwóch mężczyzn w białych szatach i ich pytanie skierowane do apostołów, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, patrząc w niebo? Nie powinny być rozumiane jako krytyka ich postawy, ale jako zachęta do realizacji misji głoszenia dobrej nowiny, którą rozważamy dzisiaj tak obszernie i głęboko. Opóźnienia i daty, jakby zwlekanie ze strony Boga, ma na celu jak największy liczebny udział ludzi w ewangelizacji i w szczęściu, które się przygotowuje na wieczne czasy. Wspaniałe instrumenty komunikacji, które z dnia na dzień stają się coraz bardziej wyrafinowane i wydajne dla uszu, oczu i wyobraźni ludzkiej, i wszelkiego rodzaju dzieła audiowizualne, to jest szczególna epoka, w której żyjemy. Oczywiście pierwszy silnik w całej tej sprawie rozgłaszania, to nie coś, ale ktoś taki, jak Duch Święty, od pierwszego dnia dawnej i nowej ewangelizacji. Otrzymacie moc, gdy Duch Święty zestąpi na was, powiedział Jezus do swoich uczniów. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Ekstremalne odcinki, zwane krańcami ziemi, o których mówi Jezus, to ostatnia najmniejsza nawet rzecz,
którą mamy nadal łączyć z ostatnim zdaniem Ewangelii według świętego Mateusza: Nauczajcie wszystkie narody i uczcie je zachowywać wszystko, co ja wam powiedziałem. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Przestrzeń i czas mają swoje granice, ale nowa i wieczna rzeczywistość, którą Jezus oferuje, nie będzie poddana tym dzisiejszym ograniczeniom czasu i miejsca. Bóg sprawił, aby był Kościół, który jest ciałem Chrystusa, a Kościół jest całkowitym wypełnieniem Chrystusa, jako Syna Człowieczego, którego Bóg w Synu Bożym jest uzupełnieniem całkowitym i w całej pełności. Ta ostatnia tajemnicza prawda o Jezusie i Kościele jest największą tajemnicą całej historii świętej poza czasem i przestrzenią, gdzie nam śmiertelnikom jeszcze wstęp nie jest udzielony, bo podlegamy w tym ziemskim życiu wielu ograniczeniom. Przyjdzie jednak chwila, kiedy zostaniemy wprowadzeni w ten świat Boży raz na zawsze i tak będziemy szczęśliwi z Panem, że już o nic się pytać nie będziemy. Jedynym wymiarem naszego życia będzie miłość i tylko miłość, kiedy wiara i nadzieja się spełnią, a my żyć i królować będziemy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie przez miłość Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. 1 czerwca 2014 roku. Gdyby Bóg był jeden, ale nie było w Nim trójcy osób, to niestety, ale nie moglibyśmy być zbawieni, jak to jest w przypadku duchów czystych i bezkielesnych, które się zbuntowały przeciwko temu jedynemu Bogu. Oto prawda, którą w pewien sposób ukazuje dzisiejsza Ewangelia. Mówi ona o życiu wiecznym, które pochodzi z poznania Boga takim, jakim On jest. Jedyny, prawdziwy, ale w trójcy osób żywy i nieskończenie litościwy dla człowieka. Zbawienie stało się po grzechu pierworodnym możliwe, ponieważ nastąpiła ta cudowna wymiana między Ojcem i Synem w Duchu Świętym, który jest ich wzajemną miłością. Wymiana władzy i chwały, na korzyść grzesznego człowieka, który potrzebował przebaczenia i zbawienia. Syn na pewien czas zrezygnował z chwały, przyjął postać sługi, wyniszczył samego siebie w ludzkiej naturze, którą na siebie przyjął, aby uratować ludzkie dusze od wiecznego potępienia. Teraz po wykonaniu dzieła, gdy zostaje wyniesiony ponad wszystkie moce i niebiosa, już w nowej, odnowionej, naprawionej naturze ludzkiej przemienionej zmartwychwstaniem, jego uwielbienie i przywrócenie do chwały, którą miał zanim świat został stworzony, pozwala mu dać życie wieczne tym wszystkim ludziom, którzy poznali, że od Ojca on wyszedł, i uwierzyli, że Ojciec go na ten świat posłał. Jezus prosi teraz za nimi, poleca ich miłości Boga Ojca, sam ich także miłuje, oraz posyła im od Ojca Ducha Świętego, aby byli zdolni miłować Boga w Trójcy Jedynego, oraz każdy z osobna swego bliźniego jak siebie samego. Tak, powtórzmy sobie jeszcze raz tę prawdę: gdyby Bóg jeden jedyny, nie był trójcą osób zjednoczoną w miłości, nie moglibyśmy zostać zbawieni i odzyskać życia, które przez grzech pierworodny zostało nam odebrane i łaska komunii z tym Bogiem zaprzepaszczona. Bóg znalazł dla nas wyjście z tej tragicznej sytuacji, ponieważ jest Bogiem trójjedynym. Ponieważ jest Trójcą Przenajświętszą. Żydzi, którzy tę troistość osób boskich odrzucają, podobnie i muzułmanie, czy inni monoteiści, mają problem ze zbawieniem,
które nie może do nich przyjść inaczej jak przez Jezusa Chrystusa, którego posłał ten żywy i prawdziwy jedyny i troisty w osobach Bóg. Chrystusowe cierpienia im się na nic zdadzą, jeśli w Jego ranach nie będą szukali tak jak my to czynimy, uzdrowienia i zbawienia. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka, kto krzyż odgadnie, ten pozna prawdziwego Boga, otrzyma na nowo łaskę udziału w świętości Boga i stanie się obiektem Jego miłosierdzia. Duchy stworzone przed nami otrzymały informacje na temat Bożego wcielenia się jednej z osób boskich w naturę człowieka i że człowiek ostatecznie będzie wszystkim zarządzał w niebie i na ziemi, a jego imię będzie Jezus Chrystus. W ten sposób ten sam jedyny w trójcy osób Bóg chciał się im także objawić, ale pewna część tych duchów z Lucyferem na czele odrzukała prawdę o Trójcy Przenajświętszej, a następnie sprzeciwiła się, aby jakiś człowiek miał mieć nad nimi wszelką władzę w niebie i na ziemi. Odrzucając prawdę o Trójcy osób boskich, której nikt nie może poznać inaczej niż przez objawienie, wyskoczyły te duchy z orbity posłuszeństwa i stały się upartymi wrogami prawdy i miłości, czyli Boga prawdziwego, który jest miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponieważ są to istoty niezłożone tak jak my jesteśmy z ciała, duszy i ducha, gdy odrzuciły raz Bożą ofertę, nie jest już dla nich możliwa zmiana sytuacji. Odrzucając służbę Chrystusowi, odrzucają Boga i życie wieczne w Bogu jest dla nich niemożliwe. Są także wrogami Bożego miłosierdzia, które Bóg zechciał nam ludziom okazać w tajemnicy wcielenia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa i Jego uwielbienia po prawicy Bożej. Dlatego, za święta Piotrem mówię wam, cieszcie się i radujcie, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Żyjcie po prostu dla imienia Chrystusa, aby Duch Święty na was spoczywał. Nie wstydźcie się, że jesteście chrześcijanami, bo to jest miano najbardziej na tym świecie szlachetne i piękne. Nosić imię chrześcijańskie jest zaszczytem nie tylko w tym życiu, ale i w przyszłym. Jesteśmy na świecie odblaskami Boga żywego i prawdziwego, tego w Trójcy Świętej jedynego. Innego Boga nie ma, nie było i nie będzie. Każdy inny proponowany Bóg jest bożkiem fałszywym i na nic się nie przydaje, aby oddawać cześć boską komukolwiek innemu, pomijając tego, który dzisiaj w Ewangelii tak mówi: Ojcze, wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. W tych, których mi dałeś, a oni przyjęli słowa, które od Ciebie pochodzą, jest moja i Twoja chwała. 8 czerwca 2014 roku zesłanie Ducha Świętego Pięćdziesiątnica. Czy pamiętamy, że rekolekcje wielkopostne ostatnie były o Duchu Świętym? Co nam z tych rozważań utkwiło w pamięci? Byliśmy na wszystkich trzech naukach. Przynajmniej na jednej. Nikt tak jak Duch Święty nie uzależnia swoich darów od dobrej woli człowieka, a także od jego wysiłku. Jest darem Boga cudownym, ale wymagającym otwarcia się na jego moc. A wtedy mogą się dziać wielkie rzeczy, jak to ukazują święci, a najbardziej Maryja Dziewica i Boża Matka. Jest ona także naszą Matką przez łaskę Ducha Świętego. Boże, Tyś jest naszym Ojcem, w Jezusie Chrystusie. Mary Jo, Tyś jest naszą Matką przez łaskę Ducha Świętego. Być może,
że te słowa po łacinie ujrzymy wypisane na tablicy pamiątkowe na murze tego kościoła jeszcze w tym roku kalendarzowym. Domini Deus tu es Pater Noste, Virgo Maria tu es Mater Nostra, Estris sumus in Jesu Christo per gratiam Spiritus Sancti. Jest to orędzie naszego hymnu parafii Totus Tuus święta Jana Pawła II. Należymy do Boga w Trójcy Świętej jedynego, stanowimy jedno ciało Chrystusowe, mistyczne, czyli nadprzyrodzone i uwielbione. Także nasz duch żyje z pomocą Ducha Świętego, który czyni z nami, jeśli emu pozwalamy, arcydzieło na Boży obraz i boskie podobieństwo. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Jego działanie jest podobne do ognia, do wiatru i do wody. Te trzy elementy natury mogą posłużyć do zrozumienia jego potężnego działania, ale pod warunkiem, że nie jest on nigdy autorem zniszczenia, jak to jest w wypadku tych elementów, kiedy stają się tak zwany żywiołem. Huragan, pożar, czy powódź w naturze, budzą lęk człowieka, a następnie jego gniew, a nieraz prowadzą do rozpaczy. Tutaj dopust Boży, po grzechu ludzi, wprowadza ostrzeżenie i karę, ale Duch zawsze jest gościem, kiedy go wzywamy, przebacza, pociesza, budzi nadzieję, daje cierpliwość i przywraca spokój. Pięknie o tym mówiła sekwencja przez Ewangelię: orzeźwienie, ochłoda, utulenie, światło, ukojenie, oczyszczenie, zabliźnienie ran, uświęcenie, aż do szczęścia i życia wiecznego, które On przynosi i daje w imię Ojca i Syna. Syn, jak to słyszeliśmy w Ewangelii, przez swoją paschę otrzyma go jako dar Ojca swego dla nas i dla naszego zbawienia. Jak można o Duchu Świętym postąpić w zrozumieniu tej łaski zbawienia? Można wyjaśnić nasza codzienną praktyką najpierw oddychania. Wypełniamy nasze płuca powietrzem zawierającym tlen, przez który nasza krew, która krąży w obiegu krwi, może się regenerować i życie jest możliwe w przypadku tej istotnej funkcji dla naszego organizmu, zwłaszcza głowy, gdzie są narzędzia naszej inteligencji z jego mózgiem i miliardem komórek, które potrzebują właściwego funkcjonowania przez oddychanie. Trzeba też nie zapomnieć tego starego powietrza wydechnąć i nabrać nowego łyku co chwila. Duch Święty dla nas jest jak tlen Boży. Czym jest umysł? Tym, czym jest nasz umysł, to wiemy, w odniesieniu do Ducha Świętego, który jest naszym Panem, jest On ponad naszym umysłem i naszym duchem, ale gdy Mu otwieramy serce, napełnia nas prawdziwie Bożą miłością, jest możliwe, że On nie przychodzi sam, ale wraz z Ojcem i Synem Bożym, aby nam powiedzieć osobiście o swojej miłości do nas i o wprowadzeniu nas do wspólnoty Kościoła jako całości. Takie jest działaniem Boga, który jest Trójcą osób Przenajświętszą. Jeszcze obraz ognia i wody, co do Ducha Świętego. Wiemy, że one w naturze się jakby wykluczają. Woda gasi ogień. A ogień zmienia stan wody na parę i chmury. Nasze doświadczenie Boga żywego nie może być możliwe bez Ducha, który oczyszcza z grzechu i wypala wszelkie wady i zarośla złych nawyków, a prowadzi nas do zdobywania cnót i wzrastania w doskonałości. Woda jest źródłem w naturze dla życia, bez niej życie jest niemożliwe. Ale dla zdrowia to i ogień pozwala na gotowanie, czy pieczenie potraw roślinnych czy zwierzęcych, co pomaga nam przeżyć ten doczesny etap ziemski naszej historii.
Duch Święty prowadzi o wiele dalej i doskonalej dziedziny życia, także duchowej i jeszcze innej, której nie wiemy, jak nazwać, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotowuje jako wielką niesprzodziankę. Będziemy podobni do Niego, gdy ujrzymy Go takim, jakim jest. Jest w użyciu słowo transcendencja, kiedy o tym mówią teologowie, ale trudno sobie opisać, czy jeszcze trudniej wyobrazić, jak to jest i będzie. Radujmy się w nadziei i dziękujmy, że Bóg jest taki, jaki jest. Gdyby nie zesłał Ducha Świętego, to powiedzmy sobie, że nic by nie miało sensu. A moje słowa byłyby trele morele. Amen. 15 czerwca 2014 roku uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej trzeba nam sobie uświadomić bardzo mocno tę prawdę i za nią serdecznie podziękować. Gdyby Bóg nie był w Trójcy Osób Boskich, czyli Trójcą Przenajświętszą, a zarazem jednością Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, to my ludzie grzeszni nigdy byśmy nie mogli być zbawieni. Obraza przez grzech Bożego Majestatu nie mogła być wynagrodzona przez żadnego tylko człowieka, ale musiał to być ktoś tak wielki jak sam Bóg. Naszym szczęściem stało się, że Syn Boży, równy Bogu Ojcu w istocie i majestacie, zechciał przyjąć na siebie uniżenie się, wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie jako ofiarę przebłagalną dla nas i dla naszego zbawienia. Poznanie tajemnicy Boga w prawdzie Trójcy Przenajświętszej zostało więc połączone jednocześnie z dokonaniem tego dzieła odkupienia ludzkości przez Chrystusa w Duchu Świętym z postanowienia Boga Ojca Miłosiernego i Wszechmogącego. To tę prawdę głosił wspaniale światu nasz rodak przełomu tysiącleci, wielki papież, jedyny w historii Polak na stolicy Piotrowej, tak krótko po śmierci ogłoszony świętym. Dla naszej polonijnej wspólnoty w Bordo to wielki zaszczyt mieć takiego patrona, który nam pomaga w dążeniu do niebieskiej ojczyzny. Dla nas współczesnych to taki Boży Mojżesz, który w liturgii słowa dziś otrzymuje Bożą wolę dla narodu wybranego i ogłasza Boże miłosierdzie. Te kilka słów skierowanych do Boga, który się Jemu objawił, są jak najbardziej aktualne przez całe wieki, a do nas przyszły przez posługę papieża Polaka w sposób bardzo mocny i niezwykły. Polska przez 9 razy cieszyła się jego pielgrzymowaniem do naszej ojczyzny, we Francji był 6 czy 7 nawet razy, ostatnia zagraniczna podróż jego była do Lourdes, tutaj niedaleko stąd. Stamtąd od Matki Bożej natchnienie przyszło dla tej misji obrać go za patrona, a potem, żeby ta kaplica nosiła jego imię, teraz są starania, aby placyk przed kościołem Święta Mikołaja zapisany został na pokolenia, jako świadectwo o jego niedawnej kanonizacji. Słowa Święta Pawła Apostoła z drugiego czytania, serdeczne zawołania skierowane do Koryntian, tutaj dla nas zabrzmiały jako zachęta do dalszego budowania naszej polonijnej parafii poprzez dążenie do doskonałości, pokrzepianie się na duchu, zachowywanie ducha pokoju i radwości, i szukaniem łaski Pana Jezusa, miłości Boga naszego, oraz udzielania się Ducha Świętego dla dobra wszystkich, poprzez naszą posługę moją kapłańską i waszą chrześcijańską, bratersko-siostrzaną. Moja posługa nie jest moja własna, ale wypływa z posługi społecznej zgromadzenia zakonnego, zwanego Towarzystwem Chrystusowym.
Trzeba nam jeszcze usłyszeć Ewangelię dzisiejszą, a jest to samo serce Ewangelii, najważniejsze słowa w całym Piśmie Świętym. Może weźmi Grek pod szczególną uwagę to zdanie, że po to Bóg posłał Syna swego, aby świat zbawił, a nie po to, aby świat potępił. Zatrzymajmy się do końca tej homilii, na znaczeniu tego zdania. Tendencja potępiająca świat jest bardziej wpisana w naszą naturę niż tendencja światu przychylna, czyli pragnąca jego zbawienia. Święta siostra Faustyna, jak każda osoba wierząca, przechodziła pewną przemianę przez prowadzenie Pana Jezusa od tej tendencji naturalnej, bliższej poczuciu sprawiedliwości, na stronę tej intencji Bożej, która nie negując sprawy zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej, skłania się przede wszystkim ku miłosierdziu, które zakrywa wszystkie nasze grzechy i grzechy całego świata. Koronka o miłosierdziu Bożym ma swe korzenie w tej jej duchowej przemianie, aż stała się sekretarką i apostołką Bożego miłosierdzia dla całej ludzkości w naszym trudnym świecie i w czasach szczególnego odejścia ludzi od Boga, a nawet otwartej z Nim wojny duchowej i moralnej. W kaplicy naszego seminarium i myślę, że w każdym domu zakonnym i parafii księży chrystusowców jest ten obraz, który Pan Jezus chciał z podpisem: Jezu, ufam Tobie. W mojej rodzinnej parafii Gołkowicach koło Nowego Sącza, w młodości stał się wezwaniem do kapłaństwa i służby Polonii w Towarzystwie Chrystusowym. Dzisiaj jeszcze duża grupa Polaków czeka na mszę święta 40 km stąd, pracują przy zbiorze pożyczek w przedsiębiorstwie niemieckim. Proszę, aby Cię intencją modlitewną otoczyli ich wraz z Maryją i Janem Pawłem II. Niech ich spotkanie z Bogiem na mszach niedzielnych przez czas pracy w naszej diecezji i mojej posłudze wobec nich jako kapłana polonijnego będzie dla nich błogosławieństwem. Od 5 lat przyjeżdżają do tego miejsca Polacy w tak licznej grupie, a do mnie to dotarło przez Francuzów, którzy zaprosili mnie na obiad. Gdy o tym usłyszałem, postanowiłem tam pojechać ze mszą świętą. 22 czerwca 2014 roku Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa Chrystusa. Jeden jest chleb. Tworzymy jedno ciało. A dzieje się to przez to, że choć wielu nas jest, wszyscy bierzemy z tego samego chleba. Ten jeden jedyny chleb jest chlebem żywym, a jest to ciało Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka w jednej i tej samej osobie, ale tylko boskiej, Syna Bożego Jednorodzonego, którego Bóg Ojciec zrodził przed wszystkimi wiekami, jako Jemu współistotnemu w jedności Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Chleb żywy z nieba zestąpił i daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Otrzymują też obietnicę wskrzeszenia z martwych w dniu ostatecznym, jeśli w tej wierze, nadziei i miłości trwać będą aż do dnia ostatniego ich ziemskiej pielgrzymki. Boży chleb i Boże ciało, ale też i boska krew za nas i za wielu wylana na odpuszczenie grzechów. Krew ta stała się odtąd prawdziwym napojem. Aby trwać w Jezusie Chrystusie i żyć przez Niego i dzięki Niemu, należy spożywać Jego ciało i pić Jego krew, aż powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Umarłymi będą ci wszyscy, którzy odrzucili propozycję Komunii Świętej, których myślenie ukazuje Ewangelia, jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie. Jest to chwila bardzo dramatyczna w życiu Pana Jezusa,
Wielu wtedy idący za nim go opuściło i już więcej mu nie towarzyszyli, bo mówili, trudna jest ta mowa i któż jej może słuchać. I dla nas tutaj we Francji świętujących to wielkie katolickie święto, przeniesione na niedzielę, a nie tak jak w Polsce z procesjami do czterech ołtarzy w ubiegły czwartek, osłabienie wiary w Najświętszy Sakrament jest całkiem możliwe z wielu względów. Trzeba powiedzieć, że duża mniejszość z uczestników mszy niedzielnych odpowiada na zaproszenie i karmi się regularnie Najświętszym Chlebem Eucharystycznym. Więc jeszcze czeka nas duchowy wysiłek poznawania i odkrywania tego najdroższego skarbu Komunii Świętej. Zauważy mi Grek, że Pan Jezus nie zawahał się nazwać swego ciała chlebem, a chleba eucharystycznego swoim ciałem. Gdy prosimy Boga Ojca Niebieskiego, Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to mamy mieć na myśli nie tylko całe zabezpieczenie naszego życia doczesnego w Jego wymiarze cielesnym, ale także właśnie Jezusa Pana jako nasz duchowy pokarm na drogę wieczności, jako wiatyk, nie tylko w ostatnich dniach przyjmowany z sakramentem namaszczenia, ale często, co niedzielę, a nawet jeszcze częściej jeśli to możliwe. Wymiar uczty nie jest jednak jedynym wymiarem tego sakramentu. Wymiarem jeszcze ważniejszym jest przestrzeń ofiary Chrystusowej. Ciało wydane i krew przelana o tym nam zawsze przypominają. Niekiedy indziej, ale w przeddzień swojej męki i śmierci krzyżowej Pan Jezus zrealizował to, co dziś powiedział w Ewangelii. Msza Święta jest naszym zanurzeniem w tej tajemnicy Paschy, gdzie świat nowy i nadprzyrodzony staje się światem pierwszorzędnym i niezniszczalnym. To doczesne życie przeminie, ale to nowe na zawsze będzie mogło się ostać w łonie Trójcy Przenajświętszej jako Królestwo Boże, które nie jest z tego świata. Chleb, który z nieba zestąpił, nie jest tym samym chlebem, który mieli Żydzi na pustyni, a potem wszyscy jednak pomarli. Eucharystia otwiera przed nami perspektywy wieczności. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, mówi Pan Jezus bardzo jasno i wyraźnie. Potwierdza to natchniony tekst święta Pawła Apostoła z drugiego czytania do Koryntian kiedyś, a dzisiaj do nas tutaj zebranych. Akcent jest położony na słowo udział. Mieć udział w ciele i mieć udział we krwi Chrystusa, oto zadanie zasadnicze naszej religijności i pobożności. Każde nasze klęknięcie przed tabernakulum jest bardzo istotne i ważne, jeśli towarzyszy mu odruch miłości i wdzięczności naszych serc. Jeszcze większym wydarzeniem jest klęknięcie, aby przyjąć do naszych ust ten największy Boży dar. Wtedy słowa pieśni, niech żyje Jezus zawsze w sercu mym, stają się odblaskiem prawdy. Gdy zaś zaniedbań o przyjmowanie tego sakramentu, za wyjątkiem przeszkody według prawa kanonicznego dla ludzi żyjących w związku niesakramentalnym, kaubinacie, to słowa te powinny nas zmobilizować do świętej spowiedzi i godnego odnowienia naszej pierwszej miłości, kiedy to przed laty po raz pierwszy przyszedł do nas Pan Jezus, w całej swojej okazałości, z ciałem i duszą, z bóstwem i z człowieczeństwem, aby On żył w nas, a my w Nim, tak realnie i tak rzeczywiście, coraz w głębszym związku i przyjaźni. Bracia i siostry, nie odkrywamy czegoś nowego i nieznanego nam od dzieciństwa i młodości. Przeciwnie, otacza nas cała gama wspomnień, które się wiążą z tą praktyką przyjmowania Komunii Świętej.
Dziś trzeba przede wszystkim podziękować za ten wielki sakrament centrum naszej wiary katolickiej i apostolskiej. Przeprosić też za wszelkie zaniedbania i nieuszanowania, a może nawet za jakieś jedno czy drugie świętokradztwo. Niestety, ale to się może zdarzyć. Tutaj na Zachodzie może nawet bardziej niż w Polsce. Ludzie się rzadko lub wcale nie spowiadają, a do komunii się zbliżają i traktują tego rodzaju gest, jakby to był tylko symboliczny znak przynależności do Kościoła. Symboliczny jak według wielu protestantów. Protestanci, którzy nie mają kapłaństwa, nie mają też i Eucharystii. Zrozumiałe, że mogą podchodzić do tego, jako do symbolu. Ale my katolicy tak nie możemy. 29 czerwca 2014 roku uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dziś jest święto papieskie, przez uroczystość świętych Piotra i Pawła apostołów. Niedzielę zwykła robi im miejsce, a zielony ornat zamieniony jest na czerwony, oznaczający i Ducha Świętego i męczeństwo. Słowo o męczeństwie staje się dla mnie bliższe i dla was myślę bardziej jeszcze teraz, kiedy przychodzi wam bronić polskiej misji katolickiej przed zginięciem na zawsze, poprzez odesłanie duszpasterza polonijnego, poza granicę diecezji Bordeaux, jak to zostało napisane w miesięczniku diecezjalnym od ubiegłej niedzieli. Dziękowałem Bogu, że nie wszyscy Polacy rozumieją język francuski i mogli spokojnie ten tydzień ostatni przeżyć. Teraz nie będzie tutaj mszy święta w tym kościele przez 2 miesiące, inna będzie forma liturgicznych spotkań w kościele święta Julei o godzinie 10:30 z Francuzami, a potem dla rodaków w kaplicy święta Jana Pawła II na plebanii liturgia Słowa Bożego po polsku. Za chwilę przekażę uroczyście do tego celu księgę czytań i modlitw powszechnych. Wznowienie mszy świętych nastąpi 7 września tutaj o godzinę 11, jeśli spodoba się Bogu wysłuchać naszej modlitwy. Nie tylko modlitwy, ale i naszej obronnej walki o misję poprzez komitet.com, do którego mianuję uroczyście 5 osób, Barbarę, Zbigniewa, Adama, Witolda i Grażynę. Oni wspólnie będą mogli KOM powiększyć. Reszta jest na stronie parafii, którą konsultuje regularnie nasz wieściciel Adam i informuje wszystkich. Mnie trzeba wejść na drogę ciszy i duchowej troski o was i o wszystkie dusze polskie na tym terenie z jeszcze większą gorliwością. Tak mi dopomóż Bóg. Nasz patron święta Jan Paweł II miał swój zamach na niego, to i jego parafia w Bordeaux coś podobnego musi przeżywać. Czy to, że papież nasz rodak przed przeszło 33 laty nie zginął na placu święta Piotra, ale umarł o wiele lat później, a teraz jest czczony przez nas jako święty, nie jest potwierdzeniem, że jak wtedy tak i teraz może Kościół zawsze liczyć na Boga Ojca i Chrystusa Jezusa w Duchu Świętym. Tak i każdy członek Kościoła Bożego może liczyć na Bożą opiekę i pomoc. Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił. Nasze zaufanie do opatrzności Bożej niech nie słabnie wtedy, kiedy zdaje nam się, że możemy liczyć tylko na samych siebie. Kiedy słabnie nasza modlitwa, kiedy obojętnieje dla nas imię Boże, jest ktoś, kto pracuje nad tym, abyśmy mniej wierzyli, mniej ufali, mniej samych siebie Bogu ofiarowywali. Święty Paweł daje świadectwo, że został opuszczony przez wszystkich za wyjątkiem tylko Pana Boga.
Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. I zostałem wyrwany z paszczy lwa. Wyrwany z paszczy lwa. Pomyślmy, jak blisko już było niebezpieczeństwo jego śmierci, a przecież potem jeszcze tak wielkie prowadził w świecie apostolstwo. Teraz, gdy świętujemy koniec jego życia na ziemi, poprzez skięcie mieczem katowskim, trzeba nam zobaczyć dzięki słowom, które zapisał w liście swoim do Tymoteusza, że ta śmierć jego nie jest tragedią, ale ofiarą, na podobieństwo ofiary Chrystusa. Jest to w jego wierze ukończenie biegu w życiu doczesnym i otwarcie na przyjęcie ostateczne w Królestwie Niebieskim. Aktem swej wiary, nadziei i miłości, Paweł i Piotr dali swoje życie na ofiarę wdzięczności za zbawienie, które otrzymali przez ofiarę jedyną, jedynego Zbawiciela świata Jezusa Pana. Aby dopełniło się głoszenie tej Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Bóg dopuszcza te wszystkie wczorajsze i aktualne w naszych czasach również męczeństwa ludzi wierzących. Odpowiadają oni, jak kiedyś Piotr w okolicach Cezarei Filipowej na to najważniejsze pytanie, zdają egzamin, gdy Jezus pyta każdego z osobna, za kogo ty mnie masz? Tylko Ojciec zna prawdziwą dla nas odpowiedź. Trzeba prosić zawsze Boga Ojca, aby ją w tym decydującym momencie nam podpowiedział. W głębi naszej duszy, naszego sumienia, w sytuacji niezwykle trudnej, jest dla nas przygotowana energia i moc nie tylko prawdziwej, jedynej odpowiedzi, która kruszy kajdany niewoli, ale także przygotowany jest wieniec sprawiedliwości. Sprawiedliwy sędzia daje wtedy nagrodę tym wszystkim, którzy umiłowali Jezusa i Jego Ewangelię. Więc bracia rodacy, niech nie słabnie nasza modlitwa za Kościół i za naszą Pamięć. 6 lipca 2014 roku 14 niedziela zwykła. Palmowa niedziela według Ewangelii była wypełnieniem tego proroctwa z Księgi Zachariasza. Trzy słowa określają w tym proroctwie Mesjasza Króla, sprawiedliwy, zwycięski i pokorny. Jako sprawiedliwy obwieści ludziom pokój prawdziwy, jako zwycięski strzaska w kawałki łuk wojenny, zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jerozolimie, a wreszcie jako pokorny panować będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Co do tej ostatniej cechy charakterystycznej Mesjasza Króla, to sam Pan Jezus w Ewangelii dziś właśnie nawiązuje w swojej rozmowie z Ojcem na wysokości nieba, a także w swoim zaproszeniu skierowanym do wszystkich utrudzonych i obciążonych, aby się Jemu powierzyli, aby się od Niego uczyli tej właśnie pokory i łagodności serca, a obiecuje, że znajdą ukojenie dla swoich dusz. Rozważem więc po kolei te trzy hasła, bo jak i król, tacy również mają stać się Jego poddani teraz i na wieki. Sprawiedliwy jest Pan Jezus najpierw względem swego Ojca, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi. To wysławianie Boga jako Ojca pragnie zaszczepić tym, którzy Go uznali jako Mesjasza Króla. Nie kryje on prawdy, że to Ojciec właśnie dał Mu tę władzę Króla Wszechświata, gdyż takie było Jego upodobanie. Po prostu zapamiętał sobie te dwie sceny z życia na ziemi. Pierwsza, kiedy wstępował w wody Jordanu w obecności Jana Chrzciciela, aby przyjąć sprawiedliwy wyrok za grzechy ludzkości na siebie samego z boskiej litości. Wtedy to usłyszał te słowa Ojca swego, Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Drugie zdarzenie miało miejsce na wysokiej górze podczas przemienienia. Wtedy zdanie podobne usłyszeli także jego trzej wybrani uczniowie, Piotr, Jan i Jakub. Ten jest mój syn jedyny, w którym sobie upodobałem, jego słuchajcie. Takie było przede wszystkim upodobanie Boga Ojca względem Boga Syna, które dokonało się w Bogu także, w Duchu Świętym. Tak dokonało się jedyne objawienie Trójcy Przenajświętszej na naszej ziemi, ponieważ Syn zechciał to objawić w swojej sprawiedliwości, dla wysławienia swego Ojca, aby Ojciec dał ludziom wcieloną miłość, czyli Ducha Świętego. O tym darze pisze dokładnie święta Paweł. Duch Święty, Duch Boży, jest też nazwany Duchem Chrystusowym. Kto nie ma tego Ducha Chrystusowego, ten do Boga nie należy. Posiadanie tego Ducha zaś jest niezbędne, aby kiedyś nasze ciała zostały przywrócone do życia w dzień ostateczny i stały się nieśmiertelne razem z nieśmiertelną i zbawioną od grzechów duszą. Teraz przystąpimy do drugiego słowa, po Królu Mesjaszu Sprawiedliwym, Mesjasz Król jest zwycięski. I pomaga tym, którzy są Jemu poddani zwyciężać przy pomocy tego samego Ducha Chrystusowego. Mamy uśmiercać, jak pisze święta Paweł, popędy ciała, na wzór Chrystusa, który swoje ciało wydał na ubiczowanie i ukrzyżowanie zgodnie z boską sprawiedliwością, że karą za grzechy jest cierpienie i śmierć. Nie jest to więc jakaś wojna zewnętrzna i broń w rodzaju noża, miecza, armaty, bomby, czy karabinu, ale wiary, nadziei i miłości, Bożych praw i przykazań, aż do męczeństwa z powodu imienia Trójcy Przenajświętszej. Mesjasz Król Zwycięski pierwszą walkę stoczył na pustyni, przez modlitwę, post oraz wymianę ciosów z szatanem na temat, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych, na temat, że nie szatan, ale Bóg jest Panem nieba i ziemi, i że adoracja nie należy się nikomu innemu, jak tylko samemu Bogu. Idź precz. Te słowa miały jeszcze część drugą w Wielki Piątek, a były one napełnione wielkim milczeniem Boga cierpiącego i Boga Ojca podtrzymującego Syna w wielkim wyzwaniu miłości, aż do chwili słów ostatnich, wykonało się. Zwycięstwo Mesjasza Króla zaczęło odtąd objawiać się światu, poprzez jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego, rozlanie Ducha Miłości na każdego, który uznaje Jezusa Królem i Mesjaszem. Sprawy te są jednak zakryte przez tymi, którzy mniemają fałszywie, że są mądrymi i roztropnymi. Czekają, aby zwycięstwo objawiło się w sile i mocy, a nie tylko w ciszy ludzkich serc i prostocie zaufania Bożej łasce i pięknu Bożego Słowa, głoszonego w Kościele po całym świecie i przez wszystkie pokolenia i wieki. I wreszcie słowo trzecie, Mesjasz Król Pokorny. Jedzie na osiołku, źrebięciu oślicy, a nie na koniu, jak to bywało u wielkich tego świata. Oślątko jako tron dla tego Króla Niebiańskiego, to każde pokorne serce ludzkie. Czy moje serce jest takim oślątkiem pańskim, aby stać się jego tronem na wieki? Pycha będzie do końca w nas walczyć z pokorą, i powiedzmy sobie otwarcie, że chodzi o ciągłe podejmowanie w doczesności pewnego trudu dla uzyskania wielkości przez wybieranie małości, skromności, umartwienia, ciszy, czystości, ubogiego stanu posiadania, walki z chęcią panowania inaczej niż przez miłość ofiarną, cierpliwą, życzliwą,
prawdziwą, ustępliwą. Kto z nas odważy się powiedzieć publicznie, jestem oślątkiem pańskim, on mnie potrzebuje w czasie, kiedy na niego padają wyroki odrzucenia, osądzenia, zniewagi, nawet jeśli w pierwszym momencie było tych kilka słów, hołzane, hołzane, to wnet przyszły i towarzyszyły mu te bolesne wyzwiska, najrawania, szyderstwa i krzyki, winien jest, ukrzyżować go, precz z nim. Czy tylko przy hołzane pozwolę Jezusowi się na mnie oprzeć, czy też pozostanę wierny, wierna i wtedy, kiedy potrzebna będzie wielka pokora. Jarzmo Chrystusa zawsze jest słodkie, a brzemię Chrystusa zawsze jest lekkie, ale wszystko zależy od zawierzenia tym słowom, które na ten temat on sam wypowiedział. Trzeba nam się opierać innym głosom na tej ziemi, które potrafią zwodzić i wprowadzać iluzje. 13 lipca 2014 roku, 15 niedziela zwykła. Rodzenie, urodzaj i plon. Oto trzy słowa, które powracają jak bicie dzwonu w dzisiejszej liturgii Słowa Bożego. O rodzeniu i to w bólu pisze święty Paweł apostoł do Rzymian. O urodzaju pisze prorok Izajasz w imieniu Boga, a o wydawaniu plonu przez ziarno posiane na ziemię, mówi osobiście Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii poprzez pośrednictwo święta Mateusza apostoła, również i ewangelistę z rodu żydowskiego. Dlaczego wybrałem za pierwsze słowo, rodzenie? Z powodu słowa ból, z nim związanego, na wskutek jak wiemy grzechu pierworodnego. Wizja rodzenia w bólu u świętego Pawła przywołuje też słowa Pana Jezusa o niewieście, która zanim urodzi boleje bardzo, ale gdy to się już stanie, zapomina o bólu, bo się cieszy bardzo, że wydała człowieka na ten świat z pomocą Bożą. Odkupienie naszego ciała, którą to wzmianką kończy Paweł swoje wizje na temat całego kosmosu, jest niesłychanie ważną nowiną dla całej ludzkości. Oby tylko zechciała ludzkość nie w 30 czy 60, ale w 100% przyjąć tę obietnicę Boga skierowaną do niej i do całego stworzenia, które jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, odczekując na objawienie się w chwale Boga i Chrystusa Jezusa wszystkich Bożych dzieci. Bodzie ono bowiem miało także udział w tej wolności i radości Bożych synów i córek, choć decyzja nie leży gdzie indziej jak w ludziach samych, w ich wolnej woli, a reszta stworzenia jest od decyzji każdego człowieka uzależniona nie tylko teraz, ale i aż na wieki. Ciało poddane marności nie wyzwoli się z niej, jeśli dusza powie Bogu nie. I w tym negatywnym nie, będzie trwała aż do ostatniego oddechu powietrza z ten naszej planety Ziemia wziętego. I do ostatniej kropli wody pochłoniętej przez umierający organizm, kiedy dusza opiera się wodzie nadprzyrodzonej płynącej jako łaska z Bożego serca przebitego na krzyżu Chrystusowym. Po stronie człowieka wezwanego do wolnej odpowiedzi na wezwanie łaski Bożej jest tylko ten jeden jedyny krok. Nic więcej on nie może zdziałać, jak tylko się otworzyć na działanie słowa, które wychodzi z ust Boga na wzór ulewy, śniegu i deszczu, czy też cicho opadającej rosy porankowej. Ta Boża wilgotność jest potężnym dynamitem przenikającym wszelkie siły kontrujące w naturze osłabionej grzechem i zaplątanej w różne systemy przeciwdziałające rodzeniu się człowieka na nowo z Boga samego, dzięki wielkiemu i jedynemu siewcy, który przed 2000 lat wyszedł z nieba na ziemię, aby siać. To co Pan Jezus mówi o hojności tego siewcy,
którym on sam jest wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest bulwersujące dla tego, kto umie patrzeć i słuchać i stara się zrozumieć, o co chodzi w całej tej historii rodzenia, urodzaju, bólu i plonu. Pan Jezus wyjaśni wszystko po kolei swoim uczniom, aby potrafili przekonywać każdego opornego, aby nie stawiał przeszkód przed Bożą inicjatywą zawsze na swoją niekorzyść i nawet na wielką swoją zgubę. Nazywa on ptakami złe duchy, które zaraz starają się wydzibywać z serca ziarna Słowa Bożego głoszonego otwarcie. Mniej się przejmują te złowrogie ptaki tymi, którzy sami czynią z siebie miejsce skaliste, albo też szukają przeróżnych przeżyć zagłuszających sumienie i serce, aby przeciwdziałać skutecznie jakiemukolwiek urodzajowi w dziedzinie relacji z Bogiem. Dramatycznie rysuje się bilans, 3/4 gestów Boga jest nieskutecznych. W ostatniej kwarcie wreszcie coś się dzieje dobrego, ale i tutaj zdaje się być różnie, 30% zaledwie, 2 razy więcej na innym wnętrzu, a sukces 100-krotny jest w obliczeniu pobieżnym w 8 przypadkach na 100. Czyli 8%. Dużo to czy mało? Można być minimalistą i wtedy to jest nie tak źle, ale ten, kto pragnie być święty, cierpi z tego powodu, że Słowo Boże jest tak ciągle i prawie wszędzie lekceważone. Ciernie wybujały i zagłuszyły je. Ten krzyk Bożego Pasterza trzeba nam przenosić na miejsca, gdzie to się stało, a to mogło się stać gdzieś bardzo blisko nas samych. Kiedy była ostatnia spowiedź, a kiedy godnie przyjęta komunia? Kiedy w życiu stać nas było na jakiś większy bilans i refleksję, jak to ze mną naprawdę jest, a jak mogłoby wreszcie być, gdybym dał większą szansę mojemu duchowi i mojej duszy, a nie słuchała tylko tego, co mówi ciało przeznaczone zresztą na rozsypkę w mielisty popiół i małą kubkę gnoju. Nieprzyjemnie wiem zabrzmiało to ostatnie słowo. Przecież robimy wszystko, nawet drogie może kupujemy perfumy. 20 lipca 2014 roku 16 niedziela zwykła. Ponownie jak niedzielę poprzednią Jezus nie tylko wygłasza Ewangelię, ale podaje także i homilię przez siebie ułożoną, wzór doskonały dla księży i biskupów na ich homilii i kazania, opowiada przypowieść i podaje jej szczegółowe wyjaśnienie. Może się bowiem zdarzyć, że z samej przypowieści, a nawet Ewangelii całej, ktoś z nas, a nawet większość nieraz, a miejmy nadzieję, że nie wszyscy jednak, nic nie zrozumieliśmy. Dlatego potrzebne są, jak to pokazuje Pan Jezus w Ewangelii, wyjaśnienia, które On był gotowy dawać zawsze, zwłaszcza tym, których wybrał sobie i przygotowywał do misji, a czasami mówił homilię jak ostatnim razem i dzisiaj im właśnie na osobności. Możemy zrozumieć, że do zrozumienia Bożego Słowa jest potrzebny nie tylko słuch i rozum, ale także niezbędna jest łaska Boża. Trzeba więc przychodzić wcześniej, nim zacznie się msza święta, i pokornie o tę łaskę zrozumienia woli Bożej prosić, ale też potem nie bez optymizmu i odwagi to Słowo Boże wprowadzić w życie poprzez słowo i czyn z nadzieją, że łaska Boża dokona całej reszty w nas i w innych, którym chcemy służyć. Ile jest naszej odwagi i jaką mamy nadzieję, kiedy przecież tak jest często, żeśmy rozczarowani i tracimy odwagę.
Powróćmy do nauki, jaką na ten właśnie temat daje nam Słowo Boże. Najpierw pierwsze czytanie ukazuje tajemnicę różnicy między nadzieją pokładaną w sobie i nadzieją pokładaną w Bogu. Nadzieja w wydaniu pierwszym, kiedy staramy się polegać na sobie, często nas zawodzi, tak samo kiedy nadzieję opieramy na drugim człowieku, nawet najbliższym. Człowiek może nas zawieść i niestety często zawodzi. Zupełnie inaczej jest z nadzieją pokładaną w Bogu. Ta nadzieja jest coraz mocniejsza, ta zwycięska, prowadzi nas niezłomnie w dobrym kierunku i wprowadza już teraz za zasłonę tego przemijającego życia, ona razem z wiarą i miłością prowadzi nas w życie wieczne. Jak mocno już jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na Pana Boga. Tutaj odpowiedź może być tylko bardzo indywidualna i osobista. Czytanie pierwsze prezentuje kogoś, kto nauczył się tego od samego Boga z jego przykładu i ma w nim nadzieję. Wylicza on wszystkie korzyści dla takiego wyboru Boga, wyboru ukazanego w pięknej modlitwy do zapamiętania i powtarzania jej jako modlitwy osobistej codziennie: Panie, Ty sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, i nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy człowiek powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom i córkom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. List Święta Pawła wzmacnia to przekonanie i nazywa rzeczy po imieniu, jak to się mówi. Mówi on o Duchu Świętym, który jest Bogiem i który przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy nie umiemy się modlić jak należy, wzywajmy Go, a On nam pomoże. Jeśli naprawdę chcemy zrozumieć Słowo Boże i homilię, która jest wyjaśnieniem przez kapłana Słowa Bożego, trzeba nam się modlić i za Niego i za nas, aby Słowo Boże naprawdę mogło przeniknąć nasze serca i wydać stosowny owoc na życie wieczne. Duch Święty bowiem chce tego, co Bóg, bo i sam jest Bogiem w jedności Trójcy Przenajświętszej i chce i jest w stanie odpowiedzieć na to nasze wołanie ludzi dobrej woli, aby otrzymać pokój teraz i na wieki. Ewangelia nie ukrywa, że jest też i dezetała przeciwnik wszystkiego, co się poczyna i rodzi z Boga w ludzkich sercach i sumieniach. On też ma nadzieję, pokładaną w sobie samym i ludziach, którzy to jemu służą, choć nie zawsze już podpisali podobny cyrograf jak pan Twardowski, który marzył o podróży na Księżyc i diabeł obiecał mu w tym pomóc, jeśli podpisze cyrograf, że za to będzie mógł mieć na własność jego duszę. Są dziś na świecie tak zwani sataniści, którzy takie pakty z diabłem zawierają, i są potem bardzo sławni. Młodzież wstydzi się w pokoju swoim zawiesić obraz Matki Bożej, ale z plakatów Madonny czy Hallideja czy jakiejś innej gwiazdy to się szczyci i przechwala. Diabeł jest nazwany przez Pana Jezusa nieprzyjacielem, i to co robi, i my możemy całkiem nieświadomie mu w tym co on chce pomagać. Przez dwie niedziele od czasu święta Piotra i Pawła mamy nauki o tym, jak diabeł odnosi sukcesy w tej swojej działalności przeciwko Bogu i ludzkości, której przeszkadza przyjmować Słowo Boże. Gdy Pan Bóg oczyścił ziemię i posiał Słowo Ewangelii w Kościele Chrystusowym i posłał ten Kościół do świata. Ponieważ niezbyt czujni są, jak Jezus mówi, ludzie spali, nieprzyjaciel nie śpi, ale ciągle działa, musimy uchwycić istotę tajemnicy ukrytej od początku świata, od grzechu pierworodnego, tak jak tego uczy nasz Kościół w najmniejszych szczegółach nawet. Przysłowie nawet mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. On bierze po trochu,
Krok za krokiem może człowieka omotać i zaplątać, jak to ojcowie nasi mawiali, od rzemyczka do koniczka, albo czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ale dzięki Bogu, który po występkach daje nawrócenie, ale wcześniej czy później, a Pan Bóg już dokładną datę zna, będzie ogłoszony czas dla zbiorów i boskie stodoły będą wypełnione i Królestwo Chrystusa zostanie zrealizowane. Wśród jeszcze innych przypowieści Ewangelii dziś podnych, jest tajemniczy mężczyzna i kobieta. Pierwszy mężczyzna posiał ziarno gorczycy, najmniejsze ze wszystkich nasion, ona kobieta, włożyła zaczyn w 3 miary mąki. Czy potrafimy rozpoznać w tym mężczyźnie Chrystusa? A czy tą niewiasta nie jest jego najśw? Matka. 3 miary mąki to byłby obraz Trójcy Przenajświętszej. Duch Święty z niej wał ciasto, czyli ciało Chrystusa, i ona w tym dziele wcielenia i odkupienia świata, za łaską Bożą miała i ma wielki udział. 27 lipca 2014 roku 17 niedziela zwykła. Obecny papież Franciszek, gdy jeszcze był arcybiskupem Buenos Aires, napisał taką refleksję, która pasuje do dzisiejszych czytań Słowa Bożego i do czasu wakacyjnego, którą jako odbiciem w homilii chciałbym podzielić się z wami. Ręka ma 5 palców, kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny i mały. Salomon się modli, jest przy końcowym paluszku, bo Bóg mu powiedział, proś, o to co mam ci dać. Ale jest świadomy, że od wysłuchania modlitwy, zależy los całego mnogiego ludu. Święta Paweł zwraca uwagę na działanie Boga pięciowymiarowe, względem ludzi, a więc odsyła nas poniekąd do 5 palców naszej ręki. Bóg ludzi poznał, od wieków, przeznaczył na wzór obrazu swojego Syna, przeznaczył i powołał. Następnie usprawiedliwił i obdarzył chwałą tych wszystkich, którzy stali się na wzór ewangelicznego szczęściarza, który znalazł skarb ukryty w roli, czy też poszukiwacza jednej drogocennej perły, za którą gotów był oddać wszystko, co miał. Dla pozostałych, którzy nie dali się Bogu ani poznać, ani wybrać, ani przeznaczyć i powołać, nie przyjęli Bożej sprawiedliwości, ale nią wzgardzili, więc też i nie weszli do chwały nieba. Jak tydzień temu, tak i dzisiaj Pan Jezus nie ukrywa, jaki będzie ich los. Aniołowie wrzucą ich w piec rozpalony, a tam będzie wieczny płacz i zgrzytanie zębów. Zgodnie z palcami naszej ręki przez modlitwę możemy sami siebie ocalić i innym przyjść z pomocą. Zaczynajmy zawsze od innych. Kciuk jest naszym najbliższym z palców. Rozpoczynajcie więc modlić się za tych, którzy są najbliżej was. Kciuk jest po to, aby najłatwiej było nam sobie przypomnieć o ludziach nam najbliższych. Módlcie się za tych najbliższych, są nam drodzy i jest to słodki obowiązek, by polecać ich Bogu. Pozostać kilka chwil w ciszy, aby pamiętać o członkach naszych rodzin, o naszych przyjaciołach, krewnych, kolegach i znanych lub nieznanych ludzi spotkanych w dany dzień. Palec wskazujący, módlcie się za tych, którzy innych uczą, osoby zaangażowane w edukację i opiekę medyczną, za nauczycieli, profesorów, lekarzy i księży, katechetów. Potrzebują oni wsparcia i mądrości, aby pokazać właściwą drogę dla innych, im powierzonych. Nie zapomnij ich w swoich modlitwach.
Zatrzymajmy się przez chwilę na małą refleksję na temat znaczenia edukacji, od wczesnego dzieciństwa do dorosłości, o wartość i jakości opieki zdrowotnej świadczonej przez wydział medyczny i osoby w nim zaangażowane. Palec środkowy jest najdłuższy. To on przypomina nam o naszych przełożonych, przywódcach i władcach. Módlcie się o ten sam dar dla nich, o co prosił Boga Salomon dla siebie, dla członków rządu, dla przedsiębiorców i dla urzędników administracji. Są to ci, którzy kierują losami naszego kraju i są odpowiedzialni za kierowanie opinią publiczną. Oni potrzebują pomocy Boga, choć może o tym nie wiedzą, zapominają, czy też nie chcą ani wiedzieć, ani wierzyć. Zatrzymajmy się nieco nad wszelkiego rodzaju liderami na wszystkich poziomach władzy, politycznej, ustawodawczej i wykonawczej, sądowniczej, stanowienia praw, gospodarczej i ekonomicznej, liderów biznesu, prasy, dygnitarzy duchownych. Naszym współudziałem w decydowaniu o losach kraju jest nie tylko głosowanie, ale także nasza za nich modlitwa, za tych, którzy przeszli, niezależnie czyśmy sami na tych właśnie głosowali. Palec serdeczny, chociaż może to zaskoczyć większość ludzi, to jest nasz najsłabszy palec, a każdy nauczyciel fortepianu może to potwierdzić. To palec przypomnienia nam, żeby się modlić za ludzi słabych, za tych, którzy mają problemy do rozwiązania, nieraz bardzo wielkie problemy lub są nękani przez choroby. Ich problemy są w dzień i w noc obecne, także nasza modlitwa niech nie ustaje za nich w dzień i w noc. Nigdy nie będzie tej modlitwy zbyt wiele, modlitwy za tych ludzi najsłabszych na świecie. Teraz i w czasie wakacji módlcie się za tych ludzi w pozycji słabości, chorych, niepełnosprawnych, kalekich, porzuconych, uchodźców, wykluczonych, bezdomnych, upokorzonych, osieroconych, odsyłanych na margines, ofiary wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, ofiary wojny i prześladowań, rannych, tych, którzy powoli odbudowują się po urazie czy wypadku. Ponieważ jest także palec serdeczny, na który wkłada się obrączki ślubne, a więc palec sojuszu i przymierza małżeńskiego, a więc trzeba nam także zwrócić się do Pana Boga, aby chronił zjednoczonych w małżeństwie. I wreszcie, jest jeszcze palec najmniejszy ze wszystkich palców, który mówi nam, że i my sami przed Bogiem jesteśmy tacy mali, i jako tacy w uniżeniu przed Jego majestatem, musimy stanąć przed Bogiem i tacy też pokorni przed innymi. Jak mówi Biblia, ostatni będą pierwszymi. Mały palec, gdy już nam przypomniał o naszej małości, każe nam wzywać pomocy wielkiego naszego Boga. Trzeba nam na ostatek, należy modlić się także za siebie. A najlepiej jest, gdy to czynimy na końcu, tylko wtedy, gdy modliliśmy się w intencjach pozostałych czterech grup. Możesz to zrobić jak Salomon dla ciebie, z ufnością. Wreszcie, nawet jeśli Bóg Ojciec wasz wie, co wam potrzeba, zanim Go poprosicie, można teraz zapytać siebie, w swoim umyśle, i powyliczać swoje duchowe i materialne potrzeby, a jeśli jest to zgodne z Jego świętą wolą, to będzie nam dane, jeśli prosimy wytrwale i zgodnie z Jego planem miłości. Thank you.
wyda we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Kto spożywa te boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Twoje ciało chleba nią, daj wszechwagrajski głodu, umocnienie niech mi da, mą nadzieją bądź Ty sam. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Psuje krew przenajświętsza, mnie uwalnia z grzechu pęta. Niech niewinność duszy da, mą miłością bądź Ty sam. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Twoje święte tajemnice przemieniają moje życie, niech obroną będą mi, gdy na wieki z Tobą żyć. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jawnicznie, ten ucznie moim jest. Kto spożywa ten boski chleb i świętą pije krew, ten przebywa we mnie jak